9 dzień grudnia, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie morderstwo w Miszkowicach. Nie mniej niż 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ewakuacja dzieci ze szkoły w Ptaszkowie. To bałamań był, sekundy, sekunda, dwie. Zdążyłem uciec, drzwi znaleźć. Mikołajkowy piątek. Tak, drogie dzieci, to jest prawdziwa historia o świętym Mikołaju. Turniej siatkówki. Myślę, że ta impreza wpisze się w kalendarz. Druga edycja, druga udana. A na zakończenie powiemy o finale Szlachetnej Paczki. Kamiennogórzanie mają ogromne, wielkie serca. 4 grudnia we wsi Miszkowice w gminie Lubawka doszło do morderstwa. Według ustaleń prokuratury 37-latek zadał 2 ciosy nożem w okolicy szyi, w wyniku czego 66-letni mężczyzna, tracąc dużo krwi, zmarł. Prokurator osobie, która tego czynu się dopuściła, postawił zarzut zabójstwa. Łącznie postawił 5 zarzutów. Kolejnymi zarzutami to są wtargnięcie do pomieszczenia, gdzie sobie właściciel nie życzył, są groźby karalne i jeden zarzut jest to zarzut uszkodzenia, czy też grożenia i uszkodzenia, czy też pobicia, o może tak, pobicia osoby. Także łącznie postawionych jest 5 zarzutów. Pan przesłuchany w charakterze podejrzanego oczywiście nie przyznał się do stawianych zarzutów. Wyraził skruchę, rozpłakał się, jednakże nie składał żadnych wyjaśnień, nie relacjonował przebiegu zdarzenia. W tej chwili prokurator przygotowuje wniosek do sądu o zastosowanie wobec pana tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Jeśli chodzi o ten pierwszy zarzut, czyli o zarzut zabójstwa, więc co najmniej, więc wyjściowo to jest 8 lat pozbawienia wolności, znaczy nie mniej niż 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Około 30 osób zostało ewakuowanych w poniedziałkowy poranek z jednego z budynków w szkole podstawowej w Ptaszkowie. Przyczyną było zadymienie, które powstało najprawdopodobniej w wyniku uszkodzenia części układu kominowego. Do zagrożenia doszło w kotłowni kilka minut po godzinie 9. No kupę dymu i nic więcej. To bałamań był, sekundy, sekunda, dwie. Zdążyłem uciec, drzwi znaleźć. Bo to wszystko poszło tyle, co załadowałem, jakieś 5, może 10 minut. Potem było duże zadymienie i szybka decyzja o ewakuacji wszystkich osób przebywających w szkolnym budynku. Zadymienie powstało na skutek gdzieś tam wypadnięcia rury i zadymiło się. Nie było żywego oknia. Szybciutko przeprowadziliśmy akcję ewakuacyjną całego budynku. Dzieci są bezpieczne w drugim budynku. Szybciutko. No, w zasadzie zadymienie było tak duże, że jeszcze przed tym największym zadymieniem dzieci zostały ewakuowane, także nic się nikomu nie stało. Wszyscy są zdrowi, żywi. Wynosimy na razie rzeczy, dzieci, bo zostały, ale nic się nie stało. Nie było pożaru takiego dosłownego. W tym zdarzeniu na szczęście nikomu nic się nie stało. W działaniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Piątkowy serwis poświęcony był kamiennogórskim przedszkolom, które odwiedził święty Mikołaj. W tym wyjątkowym dniu nie mógł zapomnieć również o pozostałych grzecznych dzieciach. I tak odwiedził również szkoły i domy kultury w naszym powiecie. W zespole szkół przy ulicy Lubawskiej prezentem dla wszystkich uczniów było przedstawienie, które przygotowała grupa nauczycieli. W humorystyczny sposób opowiedziana została historia o świętym Mikołaju. Wybuchające często salwy śmiechu powodowała nie treść opowieści, a sposób, w jaki belfrowie przedstawiali poszczególne scenki. Uczniom z pewnością przypadła do gustu taka forma apelu, gdzie to nie uczniowie muszą przygotowywać przedstawienie, a ich nauczyciele. Jaka ocena wystawiona została przez uczniów? Sądząc po ich reakcji, z pewnością celująca. Tak, drogie dzieci, to jest prawdziwa historia o świętym Mikołaju. To nie był żaden biskup, który dzielił się z biednymi. Prawdziwymi Mikołajami są wasi drodzy, kochani, wyrozumiali, bardzo, bardzo, bardzo
bardzo cierpliwi nauczyciele. W miniony mikołajkowy piątek również do Centrum Kultury w Kamiennej Górze zawitał Święty Mikołaj. W oczekiwaniu na niego czas umilała grupa Teatr Nie Taki Stary. Do sali widowiskowej Kamiennogórskiego Centrum Kultury przybyły dzieci wraz z rodzicami. Cel był jeden – spotkać się ze Świętym Mikołajem i odebrać wymarzony prezent. W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja dzieci obejrzały spektakl w wykonaniu kamiennogórskiej grupy Teatr Nie Taki Stary. Grupa śpiewająco przedstawiła znane wszystkim bajki Jana Brzechw. I tak oto tańcowała igła z nitką. A tak na scenie zaprezentowała się dosyć oryginalna kaczka dziwaczka. Pomiędzy występami pojawiły się również konkursy dla dzieci, w których nagradzano wszystkich uczestników. Dzięki występom oraz konkursom czas oczekiwania na Świętego Mikołaja upłynął bardzo szybko. Gdy na sali pojawił się on, zapanowała wrzawa. Na zakończenie więc pozostało jedno – rozdać prezenty wszystkim przybyłym dzieciom. Proszę bardzo, o jak ładnie. W sobotę Mikołaj zawędrował do pobliskiego Przedwojowa. Tam blisko setka dzieciaków, jak co roku z niecierpliwością oczekiwała na wizytę starszego pana z siwą brodą. Przednia zabawa, konkursy i wyborna muzyka. Tak co roku Przedwojów wraz ze Świętym Mikołajem spędza dzień, w którym dzieci oczekują na prezenty, a ich rodzice i dziadkowie spotykają się, by porozmawiać o codziennych problemach wsi. Druga edycja mikołajkowego turnieju piłki siatkowej odbyła się na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Organizatorem zawodów było stowarzyszenie Nasz Region. Mariusz Mućwicki i Adam Blicharski w ubiegłym roku postanowili z okazji Dnia Świętego Mikołaja zrobić prezent nieco starszym dzieciom. Dzieciom mającym ponad 35 lat, które wolny czas lubią spędzać w aktywny sposób. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest normalna sportowa rywalizacja, każdy chce wygrać, są też atrakcyjne nagrody. Myślę, że ta impreza wpisze się w kalendarz, druga edycja, druga udana. W pierwszej edycji do turnieju piłki siatkowej mogły przystąpić osoby powyżej 35 roku życia. W tym roku przedział wiekowy obniżono o 5 lat. Myślę, że to jest taka dyscyplina, która cieszy każdą grupę wiekową. W tym roku akurat w ramach tego drugiego turnieju mikołajkowego dedykujemy to dla tej grupy. W tamtym roku było 35+. Są sygnały, żeby to zrobić również dla młodszych i myślę, że taki też będzie kierunek. Każda forma aktywnego wypoczynku jest fajna dla każdej grupy wiekowej. W turnieju wzięło udział 6 drużyn. Wygrała drużyna o wdzięcznej nazwie Chyże Dziadki. W składzie Robert Wójcikowski, Dariusz Jakobszy, Łukasz Węglowski i Mariusz Mućwicki. My gratulujemy zwycięzcom, a od organizatorów oczekujemy kolejnych tego typu inicjatyw. Finał drugiej edycji projektu Szlachetna Paczka miał miejsce w Kamiennej Górze w dniach 7 i 8 grudnia. Kilka miesięcy ciężkiej pracy kilkunastu osób można było dostrzec gołym okiem. Magazyn Szlachetnej Paczki zlokalizowany był w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. To właśnie tam w sobotę darczyńcy zwozili rzeczy, które postanowili ufundować rodzinom najbardziej potrzebującym z Kamiennej Góry i okolic. Monika Stawarz, która jest liderem na Nasz Region, zdradziła naszej telewizji, o jakie rzeczy potrzebujący najbardziej prosili. Na pewno znajdują się rzeczy, o które najbardziej prosiły rodziny, czyli w większości przypadków odzież, żywność, środki czystości. Mamy też spełnienie takich marzeń rodziny, zwłaszcza dzieci. Mamy zabawki, mamy samochody, lalki Barbie, mamy węgiel, o który proszą rodzice czy osoby starsze. Mamy
no, również takie trochę nietypowe prezenty, bo mamy łóżko rehabilitacyjne dla pana, który od 7 lat jest niesparaliżowany. Mamy łóżeczka dziecięce, mamy pralki, mamy lodówki, mikrofalówki. Naprawdę fantastyczne, fantastyczne prezenty. Najczęściej powtarzające się prośby dotyczyły żywności, środków czystości oraz odzieży. Zbliżające się chłodne dni wymusiły również takie potrzeby, jak opał na zimę. Setki paczek trafiły już do 46 rodzin. Jednak aby wszystko zakończyło się happy endem, kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy Szlachetnej Paczki od sierpnia ciężko pracowała, aby znaleźć rodziny w potrzebie, a z drugiej strony darczyńców o szlachetnym sercu. Kamiennogórzanie mają ogromne, wielkie serca. Pomogły nam szkoły, przedszkola, pomogły nam grupy przyjaciół, firmy również, wiele osób prywatnych. Pomogły nam również osoby z zagranicy. Kilka osób dojedzie do nas z paczkami z Niemiec. Paczki dotrą też z Irlandii. Pojawią się osoby z Wrocławia, Świdnicy, Leszna. Osoby zupełnie z zewnątrz. Tak jak podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak i tutaj wyznacznikiem udanej akcji są inne, często większe miasta, w których przeprowadzane są tego typu akcje. Kamienna Góra na ich tle jak zwykle plasuje się na szczycie. Organizatorzy nie kryją zadowolenia z udanej akcji, bo przecież cel jest szczytny, a ludzie coraz bardziej hojni. Co dzisiaj pani czuje? Dzisiaj czuję ogromną radość, euforię wręcz momentami, naprawdę, kiedy widzimy, że podjeżdża darczyńca z 30-40 paczkami dla jednej rodziny na przykład. No i czuję ulgę, wielkie szczęście, że się udało, tak? Że wszyscy dostaną pomoc. Ja myślę, że takie spełnienie, że każdy z nas, każdy z wolontariuszy ma takie poczucie, że zrobił bardzo fajną, dobrą rzecz i dla innych, i dla siebie, bo myślę, że to nas też bardzo wzbogaca. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia.